Dziś jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, jakie ma miejsce w Łodzi, mianowicie premiery polskiej czwartej symfonii Tanzmann epizody Henryka Mikołaja Góreckiego. Jest to specjalne wydarzenie Festiwalu Tanzmann 2015 i wieńczy cztery premiery światowe, które dotychczas miały miejsce w Londynie, Los Angeles, Amsterdamie i w Łodzi. Ta premiera łódzka jest ostatnią z czterech premier i od tego momentu wydawca londyński uwalnia utwór, także już na świecie będzie mógł być wykonywany również w innych miejscach. Czwarta symfonia, Tanzmann epizody, nie jest symfonią trzecią i pół. Wszyscy ci, którzy myślą, że kompozytor kontynuował myśl trzeciej symfonii, będą zaskoczeni. Jest to zupełnie inna kompozycja, oparta na bazie liter muzycznych zaczerpniętych z imienia i nazwiska Aleksandra Tanzmanna. Świat po sukcesie trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych, prawie 40 lat oczekiwał na tą kolejną, czwartą. Kompozytor milczał, a pisał w międzyczasie utwory kameralne i wreszcie doczekaliśmy się tego momentu, kiedy w Polsce zabrzmi czwarta symfonia.